Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubią i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym pokażę, co znajduje się na jednej z moich półek. W poprzednim odcinku oglądaliście, co znajdowało się w warstwie wierzchniej tej półki. Dzisiaj zajrzymy w głąb. Ja już przygotowałam sobie jedną kubkę, którą położyłam tutaj przed sobą, żeby się tam ciągle nie giąć do tej półki. I zaczynamy od tego, co tutaj mam. I od razu Wam powiem, że są to książki, których nie czytałam, w ogóle nie czytałam i chomikuję je od lat i w sumie nie wiem dlaczego. Pierwsza z nich to autobiografia Agaty Christie. Bardzo piękne wydanie. Wiem, że teraz jakoś na dniach ma się ukazać wydanie kolejne tej samej autobiografii w innym formacie, z inną okładką. Ja mam takie dość potężne, twarda okładka, bardzo... spory format, dosyć duże litery, ale niestety nie ma tutaj żadnych zdjęć. Ja tej książki jeszcze nie przeczytałam. O Agacie Christie sporo wiem. W sumie nawet nie wiem, skąd ja to wiem, ale gdzieś tam przez lata sporo się o niej dowiedziałam, więc nie wiem, czy mam taką potrzebę, żeby akurat jej autobiografię czytać. Następne trzy książki to jest jedna seria. Pierwsza z książek to jest Księga Diny, Herbjörg Wassmo. Później mam tutaj jeszcze Dziedzictwo karne oraz Syna Szczęścia. Pierwszy, drugi, trzeci tom. I powiem Wam szczerze, że trochę mnie zniechęciło to, że tych tomów jest coraz więcej. One się do tej pory ukazują, co chwilę kolejne. Ja nie lubię takich długich serii. Dla mnie no trzy tomy to już naprawdę jest maks. No chyba, że jest to Moja walka, Knausgorda. To wtedy tak, sześć tomów może być. Natomiast tutaj właśnie przez to, że co chwilę coś nowego i te książki takie grube, ja tych książek nie przeczytałam. Chociaż czytałam inne książki tej autorki, takie spoza serii i one naprawdę bardzo mi się podobały. Jeżeli lubicie takie książki obyczajowe, ale wiecie, niepłytkie, dosyć smutne, przygnębiające, to Wassmo jest świetnym wyborem, naprawdę. Więc nie wiem, czy ja te książki w końcu przeczytam, czy ich nie przeczytam. Na razie trzymam. Tutaj mam taką serię książek, którą kupowałam, kiedy w Poznaniu na Świętym Marcinie była taka w bramie księgarnia Tanie Książki. I ja tam bardzo często chodziłam, żeby zobaczyć, co nowego się pojawiło, żeby sobie kupić jedną książkę, ewentualnie dwie, a może nawet siedem. I zazwyczaj wychodziłam z wielką torbą książek stamtąd. I to jest taka seria wydawana przez Noir Cyr Blanc. Zobaczcie, taki format, dosyć nietypowy, te książki takie raczej smukłe są. Tutaj mam Jonathana Coe Rotters Club. Jeszcze nie przeczytana, nawet nie wiem, o czym ta książka jest, więc nie będę Wam o niej opowiadać. No ale pewnie kupiłam ją dlatego, że jest to książka właśnie z tej serii, która bardzo mnie ciekawiła, ponieważ w tej serii wydawany był także Andrea Camilleri ze swoimi kryminałami o komisarzu Montalbano, które uwielbiam. Do tej pory je czytam. One już teraz ukazują się w trzeciej szacie graficznej. Natomiast ja mam jeszcze kilka takich, które właśnie były w tej serii, ale one stoją na jakiejś innej półce. Tutaj ich nie mam. Natomiast kolejny kryminał to Strój na śmierć Donny Leon oraz Aqua Alta Donny Leon. I ja przeczytałam ze dwie książki Donny Leon, ponieważ wiele osób mówiło mi, że one są równie dobre jak Camilleri. Otóż nie. Dla mnie były bardzo nudne i w sumie tych dwóch nie przeczytałam, chyba że czytałam Aqua Alta, ale to była na pewno książka w innej szacie graficznej. Kolejny autor, którego jak zaczynałam pisać bloga, a było to jakieś 12 lat temu, wiele osób polecało. Manuel Vázquez Montalbán. I mam tutaj jedną jego książkę, nagrodę, też nie przeczytana. Jeżeli coś wiecie o tych książkach, które Wam teraz pokazuję i myślicie, że mogłyby mnie zainteresować, to koniecznie mi napiszcie, ponieważ widzicie, ja je tak trzymam już kilkanaście lat. One całkiem dobrze wyglądają, nie rozsypują się w rękach, więc mogę je trzymać jeszcze dłużej, ale mogę też je przeczytać i posłać dalej w świat. I tutaj mam trzy książki takiej autorki, która się nazywa Alicja Jiménez Bartlett. Śmiertelny talk show, Pieski dzień oraz Wysłańcy ciemności. Tej autorki też nie czytałam. No ale mam te książki, trzymam je sobie, bardzo ładnie razem wyglądają na półce. Wyjęłam sobie kolejny rząd i teraz już nie będzie takiej biedy, ponieważ część książek z tego rządka, z tej kubki przeczytałam i bardzo polecam. Pierwsza z nich, O tym się nie mówi.
To jest zbiór esejów napisanych przez Emily Pine, esejów bardzo osobistych, opowiadających o jej rodzinie, o jej własnych przeżyciach, między innymi o ojcu alkoholiku, o swoich problemach z zajściem w ciążę itd., itd. Bardzo poruszająca rzecz, bardzo dobrze napisana. Jeżeli nie znacie, koniecznie, koniecznie czytajcie. Instytut wybuchowych, Instytut bombowych teorii to książeczka z komiksami. To są komiksy dość specyficzne. Jeżeli nie znacie twórczości Toma Golda, myślę, że powinniście przynajmniej spróbować obejrzeć kilka jego komiksów. Można je znaleźć w internecie i przekonać się, czy jest to coś, co Was zainteresuje. Ja je uwielbiam, ale znam osoby, które nie bardzo je trawią. Ja tę książkę sobie zatrzymałam, zachowałam po przeczytaniu, bo wiem, że jeszcze będę do niej wracać. Tutaj mam jakąś taką książkę przysłaną mi przez jakieś mało znane wydawnictwo, Fabryka Dygresji. 10 zwykłych pytań do 100 niezwykłych ludzi. Napisane pod pseudonimem Emi Jak. I ja to tam sobie nawet przeglądałam. I tutaj są naprawdę zwykli ludzie. Roman, urzędnik, rolnik, organizator turystyki, młynarz, lat 35. Andrzej, hydrobiolog. Tomasz, funkcjonariusz służby więziennej. I każdy z nich dostaje takie samo pytanie i króciutko, czasami nawet jednym słowem na to pytanie odpowiada. No nie jest to książka, którą chciałoby się przeczytać od deski do deski. Wydaje mi się, że pytań mogłoby być 100, a ludzi 10 i chyba byłoby to wtedy ciekawsze. Marka Edelmana mam tutaj i Była miłość w getcie. I powiem szczerze, że nie pamiętam, czy ja tą książkę czytałam. Kilka razy czytałam książkę Hanny Kral, która opowiada o Edelmanie i o jego pobycie w getcie, o wybuchu powstania w getcie. Natomiast tutaj szczerze nie pamiętam. Jeżeli nie czytałam, chętnie przeczytam. Jeżeli czytałam, chętnie powtórzę, bo nie pamiętam. Tutaj mam jakąś taką książkę, która chyba mi się, widzicie, jak błyszczy się. Ona mi się tutaj jakoś tak zaplątała. Chyba powinnam się była jej pozbyć, może zanieść do biblioteki szkolnej, bo wydaje mi się, że to jest jakaś młodzieżówka. Wacław i Lena. Tak się nazywa. Światowa premiera książki. Nowy Jork, Brooklyn, poniura dzielnica rosyjskich emigrantów. Wacław ma 10 lat, Lena 9 i tak dalej, i tak dalej. Chyba nie dla mnie. Nie wiem, dlaczego ją kupiłam. Prawdopodobnie urzekła mnie ta błyszcząca okładka, która wtedy, kiedy ta książka była wydawana, a to było jakieś prawdopodobnie z 10 lat temu co najmniej, była dość unikatowa. Teraz wiele wydawnictw wydaje książki w takich, wiecie, eleganckich, błyszczących, złoconych okładkach. I kolejna książka, również kupiona w tej księgarni, o której Wam wspominałam, Carmen Laforet Złuda. Jedna z najlepszych hiszpańskich powieści XX wieku, tak o niej piszą. I ja jej też jeszcze nie przeczytałam, ale to wiem, że to może mi się podobać. To widzę już po tej okładce. Kolejna młodzieżówka, którą sobie zostawiłam, ponieważ bardzo mi się ta książka podobała, aczkolwiek nie jest to rodzaj książek, które ja lubię, po które często sięgam. Ponieważ jest to książka fantazji, może science fiction, trudno powiedzieć, Patryka Nessa Na ostrzu noża. Jest to pierwsza część książki, powieści o młodym chłopaku, który żyje w dziwnym świecie. W świecie, który został zakażony tak zwanym szumem, tak to nazywają. Chodzi o to, że chłopak, który ma tam kilkanaście lat, słyszy wszystkie myśli wszystkich ludzi. I z tych natłoku tych myśli wyłania mu się pewien bardzo ponury obraz wsi, w której mieszkają. A jeszcze dodam, że jest to miejsce pozbawione kobiet. Naprawdę bardzo mi się podobała ta książka. W pewnym momencie złamała mi serce. Jedna scena była tak przerażająco smutna i rozdzierająca, że ja jej chyba nigdy nie zapomnę i dlatego też zostawiłam sobie tę książkę. Wiem, że już ukazała się kolejna część. Ja jej nie mam w formie papierowej, a ona zdaje się jest na Legimi, także nic nie szkodzi. Wyspa niebieskich lisów. Jest to książka o podróży statkiem na tereny podbiegunowe. Już Wam mówię. Wyspa niebieskich lisów, pasjonująca opowieść o czasach wielkich przygód, kiedy naukowcy byli prawdziwymi bohaterami i niebezpieczeństwa doświadczali na własnej skórze w imię nauki, pieniędzy i uznania.
czytałam tę książkę, bardzo mi się podobała. Ja bardzo lubię książki dziejące się pod koniec XIX wieku, początek XX wieku, kiedy Europejczycy dopiero poznawali świat, dopiero odkrywali jeszcze nieodkryte fragmenty mapy. I to jest książka również tego rodzaju, ale o wyprawie, w której coś poszło nie po myśli marynarzy i naukowców. Polecam, jeżeli lubicie takie. To jest książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. I powiem Wam tak. Kiedy się przeprowadzaliśmy, ja oddałam kilkaset książek, w świat poszły, do bibliotek, do ludzi. Można sobie było do mnie przyjść i wybrać książki. Obawiałam się, że tę książkę również oddałam, ale na szczęście nie. Ona ze mną została. Jest to książka Nicka Pizzolatto, który jest twórcą serialu True Detective. Jeżeli oglądacie, to pewnie wiecie, co to jest. Ja nie oglądałam. Książka ma tytuł Galveston. Cudny kryminał noir. Bardzo ponury, bardzo przygnębiający, zupełnie nietypowy, żadnych tutaj happy endów nie ma. Jest to książka, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Miałam też zbiór opowiadań tego autora, również były świetne, ale one chyba gdzieś już poszły w świat. Ja nie mogę ich znaleźć, więc prawdopodobnie ich nie mam, ale Galveston mam i nie oddam. Kolejna książeczka, Severina, Rodrigo Reyrosa. I wiem, że czytałam jedną książkę tego autora, ale nie pamiętam, czy to była ta, czy jakaś inna. Tutaj, wiecie, ja ją chciałam, bo ona ma super okładkę, ma taką kolorową okładkę, poza tym ma taki, wiecie, też format torebkowy, że można ją ze sobą zabrać i przeczytać na przykład w kolejce do lekarza. Książka trochę nowsza, Miasteczko zbrodni, dlaczego zginęła Iwona Cygan. Jest to reportaż napisany przez Monikę Górę. Reportaż naprawdę bardzo poruszający, pokazujący to, jak dziewczyna z małego miasteczka nic nie znaczy w obliczu wielkich interesów zamożnych ludzi, ludzi związanych ze światem polityki. Doskonała rzecz, przeczytajcie, żeby przekonać się, że tak naprawdę żyjemy na jakimś dzikim zachodzie. Kolejne dwie książki to reportaże Wojciecha Jagielskiego. Jeden z nich to Wypalanie traw, drugi Dobre miejsce do umierania. Bardzo ładnie wydane, aczkolwiek widzę tutaj, że jeden reportaż ma w twardej okładce, drugi ma w miękkiej okładce. Nie wiem, czy tylko takie były dostępne, czy akurat mnie się tak trafiło. Jeżeli nie znacie Wojciecha Jagielskiego, to bardzo Wam polecam. Czytajcie jego reportaże, są naprawdę bardzo poruszające, ale także przybliżające nam miejsca, zazwyczaj ogarnięte konfliktami zbrojnymi, o których my niewiele wiemy. Wojciech Jagielski spędził wiele lat za granicą, doskonale orientuje się w miejscowych zwyczajach, w miejscowych powiązaniach, w miejscowej polityce. Jego książki są naprawdę mistrzowskie. Urszula Glęsk napisała książkę o Hirschfeldach, Zrozumieć krew. Hirschfeldowie to było małżeństwo, które jako pierwsze oznaczyło grupę krwi. I ja tę książkę zaczęłam czytać kiedyś w e-booku. I ten e-book był jakiś pomerdany. Miałam wrażenie, że tam jest coś nie po kolei, że coś jest źle poskładane. I potem porzuciłam. Cieszę się, że ta książka jest tutaj i że ma całkiem fajną czcionkę taką do czytania, bo ta historia bardzo mnie interesuje, jak oczywiście wiele historii związanych z odkryciami w medycynie. Paolo Sorrentino, Nieistotne wizerunki. Książka, o której było bardzo cicho, a mnie ona się bardzo podobała. To jest książka, w której mamy zbiór niepołączonych ze sobą opowiadań. Każde opowiadanie zaczyna się od zdjęcia przedstawiającego jakąś osobę i na podstawie tego zdjęcia autor snuje historię danej osoby. I nie jest to historia prawdziwa. To jest historia całkowicie wymyślona. Są to historie miłosne, historie mafijne, historie zabawne i historie smutne, bądź też tragiczne. Bardzo mi się to podobało, naprawdę. To było coś takiego innego, odkrywczego, bardzo pomysłowego. Książka jest w ogóle cudnie wydana na fajnym papierze, właśnie z fotografiami. Jeżeli nie znacie, naprawdę warto się zainteresować taką książką. Anne Cleaves, Dziki ogień, to jest autorka, która napisała kilka serii książek. Ja czytałam książki z Werą. To są książki z inną bohaterką, nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywa.
ponieważ przeczytałam, zdaje się, tylko pierwszy tom, ale uzbierałam już całą serię, więc jest szansa, że któreś święta na przykład wsiądę i przeczytam sobie wszystkie po kolei, bo dla mnie takie czytanie ma sens, kiedy mam wszystkie książki w domu i też nie jest ich jakoś strasznie dużo. Tych części jest jakoś, nie wiem, 6 czy 7, więc nie jest to seria niekończąca się. I ostatnia książka z tej półki to książka Jarosława Czechowicza Winne. Książka, którą objęłam patronatem medialnym, ponieważ autor tej książki jest moim kolegą, jest również blogerem książkowym, no i teraz również pisarzem. Wydał już kilka książek. Książka Winne to historia dwóch sióstr, które wychowywane w dysfunkcyjnej rodzinie nie potrafią sobie ułożyć życia jako osoby dorosłe. Zdjęłam sobie już ostatni rządek. Tutaj sporo grubych książek, więc powinnam pójść dość szybko. Zaczynamy od Larsa Sabie Christensena i jego półbrata. Książka, która przez bardzo długi czas była trudno dostępna i podejrzewam, że znowu może być trudno dostępna, ponieważ ten nakład też już się na pewno wyprzedał. Półbrat, doskonała książka. Naprawdę doskonała, o relacji przyrodnich braci oraz ich relacji z ojcem. Mimo tego, że ona jest aż tak gruba, ja ją pochłonęłam naprawdę w kilka dni, czytając z wypiekami na twarzy i po prostu nie mogąc się doczekać, kiedy znowu będę mogła usiąść do tej przecudownej książki. Także polecam, jeżeli grube książki nie są Wam straszne, albo jeżeli jesień jest dla Was czasem, kiedy czytacie grube książki, to zainteresujcie się właśnie tą pozycją. Bezcenne, naziści opętani sztuką. Sztuka, historia sztuki to tematyka, która bardzo mnie interesuje. Ta książka była naprawdę bardzo dobrze napisana. Jest to książka pokazująca mechanizm działania III Rzeszy. Jak wiemy, Hitler był zainteresowany sztuką. Sam był niespełnionym artystą, malarzem. I on zaplanował sobie, że utworzy ogromne muzeum w Linzu, w małej miejscowości w Austrii, z której pochodził. I w tym celu próbował zgromadzić jak najwięcej dzieł sztuki, takich, które jego interesowały. I jeszcze długo przed wybuchem II wojny światowej jego agenci i jego ludzie odwiedzali muzea w całej Europie i spisywali sobie dzieła sztuki, które mogłyby Hitlera najbardziej zainteresować. I kiedy wybuchła wojna, zaczęli grabić po prostu masowo te dzieła sztuki, które Hitler chciał widzieć w swoim muzeum. I właśnie Bezcenne to jest historia, która opowiada o zaginionych dziełach sztuki, o całym tym mechanizmie grabieży Europy. Także bardzo Wam polecam, jeżeli ten temat Was interesuje, ponieważ książka jest bardzo przystępnie napisana. Dom nad jeziorem smutku. Marilyn Robinson. Niepozorna książeczka, która przeszła bez echa, wydana przez wydawnictwo M. To wydawnictwo już chyba nie istnieje. Zdaje się, że ono się zmieniło w wydawnictwo Mando, ale mogę coś mylić. Dom nad jeziorem smutku, jak sama nazwa wskazuje, niezbyt wesoła książka opowiadająca o dzieciństwie dziewczynki, ale znakomita, znakomita. Nie pamiętam już szczegółów, ale pamiętam takie ogólne wrażenie, że ta książka była dołująca, ale jednocześnie bardzo dobrze, bardzo sprawnie napisana. To nie była taka książka pisana na kolanie, tylko ona jest naprawdę i świetna pod względem stylistycznym i też ma doskonałą treść. Marek Łuszczyna napisał książkę, reportaż Mała zbrodnia, polskie obozy koncentracyjne. I ja jeszcze tej książki nie przeczytałam. Widzę, że tutaj nie ma jakoś bardzo dużo czytania, bo też są w tej książce ilustracje, jakieś zdjęcia. Bardzo bym chciała ją przeczytać i na pewno ta książka niedługo znajdzie się wśród moich lektur. Wydawnictwo Juwi przysyłało mi serię Suzanne Collins, to jest ta autorka, która napisała Igrzyska Śmierci i ona napisała serię o Gregorze i tutaj mam akurat Gregor i Kot Pazura. To była seria składająca się z co najmniej 5 książek, ponieważ jest to 5 tom, ale zdaje się, że ja jej w ogóle nie przeczytałam i chyba nawet się nie pozbyłam tej serii, ale te książki leżą zapewne w różnych miejscach, na różnych półkach. I powinnam zrobić sobie challenge, żeby wszystkie zgromadzić w jednym miejscu i zobaczyć, czy ja to w ogóle chcę czytać, czy może powinnam to na przykład zanieść do biblioteki szkolnej. Gruba książka, Letnia noc,
Dana Simmonsa. Dan Simmons to jest ten autor, który napisał doskonały terror o wyprawie arktycznej dwóch statków. To jest książka oparta na faktach, ale z elementami fantastyki, elementami horroru. Ja horrorów nie lubię, nie cierpię horrorów, ale terror to było coś, co mi się bardzo podobało. Ten klimat był doskonały i od jednej z koleżanek dowiedziałam się, że Letnia noc jest równie dobra. I kiedy ta książka została wznowiona przez Zysk i spółka, to trafiła do mnie na półkę. No i tak leży i leży, ponieważ jest bardzo gruba, a ja jakoś straciłam ochotę na horrory. Ale być może w którymś momencie może znowu poczuję chęć przeczytania jakiegoś horroru, więc wolę Simmonsa niż Kinga. Dwie książki, które mam z wydawnictwa Dowody na istnienie, z serii prowadzonej przez Mariusza Szczygła. Pierwsza to Fabryka Absolutu Karela Ciapka, a druga to Kacica Kochołta. Nie czytałam tych książek, ale ostatnio widziałam, że Fabryka Absolutu jest na audiobooku. I ja sobie niedługo ten audiobook odpalę, ponieważ bardzo mnie zainteresował opis tej książki. W opisie wyczytałam, że w jednej z fabryk, zdaje się czeskich fabryk, wynaleziono sposób na robienie Boga. Więc będzie to coś bardzo odjechanego. Wobec tego jestem gotowa to przeczytać. I jeszcze mam dwie książki. Petera Kareya, Chemia łez. Ja tej książki jeszcze nie przeczytałam, ale kupiłam ją ze względu na przepiękną okładkę. Czytałam jakąś inną książkę Kareya i ona mi się podobała. To jest, zdaje się, australijski pisarz. Nie jest zbyt znany w Polsce, chociaż wiele książek się jego ukazało, to nie widziałam wiele recenzji i nie widziałam wiele zachwytów. Chemia łez też ma bardzo fajny tytuł, więc jest to coś, co mnie interesuje. Na razie nie zamierzam się pozbywać. I Joyce Carol Oates, Córka grabarza. Mam takie wydanie tej książki. Też jest dosyć potężna, jeszcze w obwolucie. Dosyć małe literki. Też jeszcze nie przeczytałam, ale kiedy zaczynałam pisać bloga, czyli to kilkanaście lat temu, o tej książce sporo się mówiło i wtedy ja ją sobie kupiłam i ona tak czeka kilkanaście lat, ale w ogóle się nie starzeje, więc spokojnie może poczekać jeszcze kilka lat, aż w końcu nadejdzie jej kolej. Moi drodzy, to by było na tyle. Obejrzeliśmy drugą warstwę książek na półce. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, co mówiłam o książkach, że być może zachęciłam Was do przeczytania jakiejś. A teraz czekam, żebyście Wy zachęcili mnie do przeczytania którejś z tych, których jeszcze nie czytałam i uczciwie się przyznałam, że chomikuję je bez czytania i że czekają na jakiś lepszy czas. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Pa, 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 pa.